4. Rozpatrzenie podań. Andrzej Piotrowski, Młodziczna, Rady Gminy Mogilnica. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne znalezienie kruszywa na drogę gminną od zajazdu przy Domu Państwa Kowalskich do Domu Państwa Piotrowskich, ponieważ wyżej wymieniony odcinek został wypłukany przez deszcze oraz wyjeżdżony przez samochody. Pragnę drogi, o którym mowa, jest w bardzo złym stanie, liczne ubytki, kolei miał, bo opadak deszczu również stanowi realne zagrożenie dla pieszych oraz kierowców. Droga ta nie nadaje się również do korzystania z niej w sposób codzienny, na przykład jazdy na rowerze, spaceru z dziećmi, ponieważ pokonując omawiany odcinek, trudno nie wpaść w jakąś dziurę. Dodatkowo chciałbym zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż posiadam duże gospodarstwo rolne, a zarazem jestem producentem rolnym, do którego przyjeżdżają odbiorcy towarów. W związku z tym samochody te mają utrudniony dojazd do mojej posesji, która znajduje się jako ostatnia. Liczymy, iż nasza prośba zostanie w sposób obiektywny zweryfikowana, a odcinek drugi, o którym mowa, na stałe wpisze się w harmonogram prac remontowych na wierzchu naszym odcinku. Rozwiązaniem dla zaistniałej sytuacji jest wyrównanie będzie wymienionego odcinka drogi oraz jej utwardzenie warstwą kruszywa. Wielokrotne moje osobiste wizyty u pana burmistrza nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Jako mieszkaniec czuję się pomijany przy każdych inwestycjach drogowych realizowanych na terenie naszej gminy, gminy swoim, jak również właścicieli działek przyległych do drogi. Bardzo proszę jako gospodarza tej gminy pana, jako gospodarza tej gminy o podjęcie działań poprawy tej drogi w miarę posiadanych środków finansowych na te cele. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku działań z pana strony będę zmuszony przekazanie sprawy do wyższych instancji. Liczę na pomoc pana strony. Wierzę, że pomoże mi pan jakże ważnej dla mnie sprawy. Podpisał podpisy mieszkańców i załączenie dokumentacja fotograficzna. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć na tym drodze? Jest to droga ślepa, przy której znajduje się raz, dwa, trzy, cztery gospodarstwa. Nawiezione zostało tam tłucznia tyle, że na wielu innych drogach tłuczniowych wyremontowanych nie ma tego tłucznia. Tłuczeń ma jedną zaletę. Daje możliwość dojechania do każdej nieruchomości w okresie roztopów. Natomiast ma wadę taką, że wywijają się dołki. Pan Piotrowski jest uprzywilejowanym mieszkańcem tej gminy, bo co 5 minut w każdym razie i w tym roku również Zakład Gospodarki Komunalnej po każdej interwencji jest przeze mnie wysyłany. Proszę podjechać, zobaczyć jaki jest stan drogi u pana Piotrowskiego i na podstawie oceny pana dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej tam jest uzupełniany w te dołki. Każda nawierzchnia tłuczniowa ma, jeszcze raz, tą zaletę, że można dojechać przy takiej pogodzie i wiosną, natomiast wadą jest to, że są dołki. Jest to droga ślepa do czterech gospodarstw na sporym odcinku, a ilość tłucznia tam nawieziona jest naprawdę jedną z większych ilości. Swego czasu został tam wywieziony tłuczeń, została przyczepa zostawiona panu Piotrowskiemu, żeby po prostu sobie równał. Możecie przejechać i najlepiej, gdybyście zapoznali się z tą drogą na wiosnę, bo teraz będzie trudno. Jest traktowany w pewien sposób uprzywilejowany do wszystkich. Z jednego powodu. No. Przychodzi za każdym razem, kiedy jest, to jest wysyłany. Jeżeli jest podstawa do wysypania, to wtedy jest wysypany. Tyle mógł powiedzieć. Czyli droga jest na bieżąco zupełnie. Dokładnie. Przechodzimy do następnego. Trzeba będzie odpisać, bo skierował do rady. Tak. Więc odpisać, że droga według informacji burmistrza jest na bieżąco utrzymywana w stanie przejezdnym. Co nie oznacza, że nie ma drogi. A jak mówię, odcinek? 500 metrów. Nie, 400 metrów. O! 400, cała, czyli litery S. 150.
400 metrów masa maksymalnie. Co mogę powiedzieć do mapy zaraz? No tyle. Przechodzimy do następnego podania. Burmistrz Gminy Miasta Mielnicy, dr Sławomir Mielec. Proszę o przeniesienie środków do rozdziału 80.101, paragraf 25.40, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kozietuła. Szkoła podstawowa w kwocie 2,5 tysiąca złotych z 80.105, paragraf 25.40, dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kozietuła. Oddział przedszkolny oraz w rozdziale 80.150, paragraf 25.40. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kozieczuła. Dzieci niepełnosprawne w szkole podstawowej w kwocie 10 200 zł. Paragraf 80-150, paragraf 40-10. Zespół szkół ogólnokształcących w Mielnicy dzieci niepełnosprawne w szkole podstawowej. Podpisała Anna Michalska. No, to jeżeli będzie potrzeba, to poproszę, dobra? No, to na razie. I następne przeniesienie. Proszę o zwiększenie środków w budżecie na 2018 rok. No to już będzie to projekt budżetowy. To na komisję budżetową. To na komisję budżetową, tak. A z tym podaniem odnośnie tej, co poprzednio przeczytałem, czyli przeniesienia tych środków. No mogę zaraz poprosić pracownika, żeby wytłumaczył naszego. Przesunięcie środków po prostu wynika z tego, że prawdopodobnie zabrakło. Ale to na ten rok. Tak, tak, to jest przesunięcie w tym roku. No to co? Rozliczenia dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie znowu ze znowelizowanymi zapisami, na podstawie których Ministerstwo Edukacji zwróciło się do nas, żebyśmy rozliczali dotacje na dzieci niepełnosprawne i dzieci pełnosprawne oddzielnie, co jest niezgodne z warunkami, tak jak tłumaczyła mi to księgowość, z jednego powodu. Dotacja nie może być rozliczana szczegółowo, natomiast no, wymuszają na nas takie rozliczenia i prawdopodobnie wynikło z tego rozliczenia, że liczba dzieci niepełnosprawnych w szkole w Kuziekułach jest wyższa w stosunku do tego, co zostało zaplanowane w ich projekcie budżetu, więc żeby się zgadzało w sprawozdaniu do ministerstwa, powinien to być przesunięte. Bo to nie zmienia, że tak powiem, budżetu oświaty, natomiast jest przesunięcie między szkołami. Także mam akceptację. Bo to zakładnie na sesję rady. Tak. Opinia. Głosowanie. Nie, no może to nie budżetowe, ale dwie są. To jest za tym, aby przenieść się środki w rozdziałach, czy w rozdziałach, o których tutaj przeczytałem. Proszę o to. Nie, jednogłośnie. To następne to jest na przyszły rok. Pokażemy na komisję budżetową. To jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez burmistrza gminy miasta Mogielnica na rzecz nieruchomości położonych w miejscowości Mogielnica. To chyba do tego podania. To, co pani Małgorzata Sierajewska napisała, dotyczy odłączenia odłączenia gruntów o szerokości 1 metra do drogi gminnej w Górkach, którą w tym roku żeśmy tak, żebyśmy mogli utwardzić pobocze na szerokości 1 metra. I 11 osób złożyło. W związku z tym no, musimy geodezyjnie załatwić sprawę wydzielenia. Gdyby było to na etapie, no tam z pół roku temu chyba debata była, oświadczenia podpisali, no było pytanie. No teraz muszę oddzielnie to wydzielać, pójdą koszty, ale ci mieszkańcy chcą przekazać grunty pod poszerzenie tej drogi. Więc robimy drogę, a jeszcze gminę na koszty naciągamy. No. To. A droga jest załączona na odwrocie. O, jak ta droga wygląda. Więc można sobie popatrzeć na które to działa. Większość tych, którzy wyrazili zgodę, jest w północnej części, czyli zaznaczone kółkami, kółeczkami. Czy to działki. Będzie wzdłuż całej tej drogi? No prawie tam, gdzie jest numer działki zakreślony kółkiem, to znaczy, że ta osoba wyraziła zgodę. O.
Na górze. Czarny. Czarny, tak, bo ja mam na przykład czarny. Oddziałki 74, 73, 65, 64, 63, 62, 61, 60 nie, 59 nie, 57 tak, 55 nie, 56 tak, 51 tak, 50 nie, 49 tak. A te działki, nie, a te działki tutaj wzdłuż tej drogi do wzdłuż wieśka ogrodzenia nie daje rady dołączyć, bo tam też jest wąsko. No ci nie złożyli. Wszyscy dostali zawiadomienie, natomiast złożyli ci, których Państwo macie na wykazie na obrocie tej marki. Ci pozostali nie złożyli. No co mam zrobić? Szeroka duża działka. Szeroka duża działka, tak. Wszystko jasne, tak? No i będzie trzeba też, nawet nie wiem, czy 29 grudnia to wprowadzę, no bo będzie kłopot z dotknięciem, nie? Także prawdopodobnie no, na przełomie tego ruszymy dopiero z tymi pracami. No ale oczywiście wiedzieli, no to trzeba zrobić, uregulować i niech tam sobie jeździ. Przechodzimy do następnej uchwały, projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody do nabycia przez burmistrza gminy miasta Mielnica na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Mielnica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na nabycie przez burmistrza gminy miasta Mielnica na rzecz gminy Mielnica nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 1862 łamane przez bał powierzchni 0042, a numer 1874 łamane przez 3 o powierzchni 0,0073, a numer 1863 łamane przez bał powierzchni 0,099, a numer 1872 łamane przez 1 o powierzchni 0,0162, a numer 1864 łamane przez 2 o powierzchni 0,0847, numer 1875 łamane przez 3 o powierzchni 0,0111, numer 1876 łamane przez 3 o powierzchni 0,0358 i numer 1877 łamane przez 1 o powierzchni 0,0343, numer 1878 łamane przez 3 o powierzchni 0,0770, numer 1879 łamane przez 3 o powierzchni 0,0188, numer 188,0 łamane przez 3 o powierzchni 0,0068, numer 1882 łamane przez 1 o powierzchni 0,0053 położony w okręgu geodezyjnym miasta Mielnica. Paragraf 2. Nabycie nieruchomości numer 186,2 łamane przez 2 o powierzchni 0,0425, numer 1874 łamane przez 3 o powierzchni 0,073, numer 1863 łamane przez 2 o powierzchni 0,0993, numer 1872 łamane przez 1 o powierzchni 0,0162, numer 1864 przez 2 o powierzchni 0,0847, numer 1873 łamane przez 3 o powierzchni 0,0110, numer 1873 łamane przez 3 o powierzchni 0,0358, numer 1877 łamane przez 1 o powierzchni 0,0343, numer 1878 łamane przez 3 o powierzchni 0,0770, numer 1879 łamane przez 3 o powierzchni 0,0188, numer 1880 łamane przez 3 o powierzchni 0,0068, numer 1882 łamane przez 1 o powierzchni 0,0053, następuje od właścicieli w drodze darowizny z przeznaczeniem na realizację celu publicznego odtworzenia formy
geologicznej z lodowacenia warty stawiało pilicy ukształtowanej w wyniku działalności lodowca docelowo odtworzeniu użytku ekologicznego. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia i podlega zgłoszeniu na tablicy ogłoszeń. Na tym chyba porozmawialiśmy. Sprawa dotyczy uporządkowania terenu, który nazywa się tak zwane Kozakowskie Rowy. Mieszkańcy w części pozostały jakby zanieczyszczone i żeby utworzyć i odtworzyć cały ten teren, musimy to przyjąć w formie na cel publiczny. Tym celem publicznym to może być jakaś forma ochrony przyrody. Wpisuje się to dobrze akurat w zakres zadania, ponieważ jest to taka dolinka lodowcowa, więc warto przyjąć. Ta da mi podstawę do oczyszczenia i uporządkowania całego terenu i potem utworzenia użytku ekologicznego, co spowoduje, że będziemy mieli ten teren chroniony, oczyszczony. Wspomnę, że miejsce to było wskazane w mapie zagrożeń. Które teraz są. Mapa zagrożeń prowadzona przez policję. I policja zwróciła się do nas, żeby coś z tym tematem zrobić. Więc toczy się w tempie urzędowym, tak jak... A nie można zobowiązać mieszkańców, właścicieli działek do uprzednięcia tego terenu? No to już na ten temat rozmawialiśmy, była długa debata, więc ja już ten temat tłumaczyłem, nie? Decyzja państwa. Czyli aż gminie jest, te działki są tak potrzebne. Są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie. Dzięki. 5 za. Kto się wstrzymał? 1. Kto jest przeciwny? 1. Dziękuję. Przechodzimy do następnej uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie. Nie ma nazwy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 2 15 ustawy z dnia 8 marca przyjętego w samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Warszawy Rada Miejska uchwala co następuje. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie Kozakowskie Rowy położone w mieście Mogilnica w granicach działek oznaczonych w rezydencji gruntów jako działki numer. I to te działki, co czytałem w poprzedniej chwili, się powtarza. Powierzchnia użytku ekologicznego, o którym mowa w ustępie pierwszym, wynosi 0,439,0 ha. 3. Położenie użytku ekologicznego oraz przebieg granic użytku ekologicznego, o którym mowa w ustępie pierwszym, został określony w wykazie współrzędnych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest odtworzenie formy geologicznej lodowacenia warty stawiału pilicy ukształtowanej w wyniku działalności lodowca. Paragraf 3. Sprawowanie nadzoru nad użytkiem ekologicznym, o którym mowa w paragrafie 1, uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. Paragraf 4. W stosunku do użytku ekologicznego, o którym mowa w paragrafie 1, wprowadza się zakazy niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 3. Uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby. 4. Dokonania zmiany stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej. 5. Likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych starożytnych oraz obszarów wodno-błotnych. 6. Wylewania gnojowiców w wyjątku nawadzenia użytkowanych gruntów rolnych. 7. Zmiana sposobu użytkowania ziemi. 8. Wydobywanie do celów gospodarczych skał, torfu oraz kamieniołomów, w tym pochłaniany szczątków roślin z wegetacji minerałów w Olsztynie. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Mogilnica. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Czy są pytania do tej uchwały? To dotyczy, będzie tylko tych działek, które zostaną nabyte? Tych. Ale mieszkańcy wyrazili zgodę na... Tak, no bo inaczej byśmy nie nabyli tych działek, nie? Nie ma. Znaczy,
Mieszkańcy podpisali oświadczenie cenne. Na tej podstawie zostało zlecone wydzielenie geodezyjne. Została ustalona granica na gruncie. Byłem na tym spotkaniu. No i teraz przejęcie tych gruntów może odbyć się na cel publiczny. Więc celem publicznym jest utworzenie użytku ekologicznego, tak żeby zrealizować odtworzenie, trzeba uprzątnąć to, co tam jest. No i zadaniem gminy będzie, jak gdyby potem uprzątnąć ten teren, doprowadzić do stanu właściwego i odrodzić, no bo trzeba będzie go odrodzić, żeby utrzymać chociażby no, te zapisy, które macie w paragrafie 4. One są przepisane tutaj zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym, bo to jest w ustawie przepisane. Co jest zakazane na terenie użytku ekologicznego. Bursztynu pewnie tam nie ma. Ale może lecieć wrona i przebyć nad morza bursztyn, jeden opuścić i jeżeli zostanie odnaleziony, pies bursztyn. Czy są pytania jeszcze? Nie widzę, kto jest za przyjęciem uchwały, prosi o podniesienie. 5 za. Kto się wstrzymał? 1 się wstrzymała. Przechodzimy do następnej uchwały. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, ogłaszania lub rozkładania na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ta uchwała jest, tylko zmieniła się podstawa prawna, więc my ją aktualizujemy w zakresie podstawy prawnej. Bo ja udzielałem umorzeń, odroczeń na raty tych, którzy nabyli jakiekolwiek nieruchomości. Więc ona była, ona jest, jest tylko aktualizowana podstawa prawna. Więc jeśli no, chcecie czytać, to nie ma problemu, nie? A jeśli nie, no to treść jest, no, to nie jest nic nowego. Czyli to pozostaje. Nie jest to nic nowego. Nic nowego. Bez zmian. Kto jest za tym, aby uchwała w sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania pozostała tak jak do tej pory? Proszę o podniesienie ręki. No, to jest przygotowane. Jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do podań. Ewa Urbańska, Urząd Gminy Miasta Mielnica. W związku z odkupieniem od pana Leszka Nosińskiego mieszkania znajdującego się w bloku nr 20 przy ulicy Sienkiewicza oraz garażu, proszę o wydzielenie mi od dnia 1.12. od grudnia dopiero, działki numer, na której usytuowany jest garaż. I to się wiąże, to podanie w związku z tym następne. W związku z kończącym się w dniu 31.12. umowy dzierżawy na grunt przy ulicy Sienkiewicza, na którym jest sytuowany jest blaszany garaż stanowiący własność pewnej do prawa państwa. Proszę o przeniesienie prawa do dzierżawy gruntu na nowych właścicieli mieszkania i garażu. Tak, ale to dotyczy jednej litery, tej samej. Tego samego garażu, czyli to nie ma problemu, tak? Nie, czyli wyrażają zgodę na to przeniesienie. Następne podanie jest pani Joanny Garadzińskiej z wnioską o przedłużenie. Tu jest o przedłużenie dzierżawy od pani Garlińskiej wniosku i koniec. Zaranowicz to samo. Tylko dodatkowe ma zmiana jest. Numer działania była wpisana w ewidencji, powinno być 1093/2, a tam jest 1093/9. I w związku z tym też po przedłużeniu wydzierżawienia gruntu pod garaż. Kto jest za rozpatrzeniem pozytywnym tych podań, proszę o podniesienie ręki. 6 jednogłośnie, dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. W związku z planowanym przystąpieniem przez Zarząd Powiatu Grójeckiego do realizacji w roku przyszłym przebudowy drogi powiatowej nr
1620 Wilków Popowice, odcinek Huta Błędowska Popowice oraz numer 1624 Mogilnica Błędów, odcinek 2 Popowice Mogilnica. W ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zamierzam zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na obydwa odcinki ciągów drogowych. Całkowita długość dróg objęta wykonaniem dokumentacji projektowej wynosi 8 plus 300 km. Zlecona dokumentacja będzie oddana przez projektanta przed terminem składania wniosków, to jest do dnia 15 września 2018 roku. Wniosek o przystąpienie do powyższego programu byłby składany na cały zakres opracowanej dokumentacji. Proszę o zajęcie jednoznacznego stanowiska, czy samorząd gminy Mogilnica przystąpi do wspólnej realizacji tego zadania z powiatem grójeckim na dotychczasowych zasadach finansowania, to jest 50 na 50, łącznie z kosztami wykonywania dokumentacji. Oczekuję również zajęcia stanowiska, czy gmina Mogilnica przewiduje wykonanie inwestycji własnych, takich jak wodociąg, kanalizacja na terenie sołec objętych planowanym zadaniem. Po zakończeniu roku związanych z przebudową dróg nie będzie możliwości wykonania przyłączeń domowych czy też budowy mediów branżowych. Podpisał starosta Mariusz Słowski. Więc tak, od razu odpowiem, że na to pismo już odpisałem. Potwierdziłem, że na dotychczasowych zasadach finansowania, czyli 50% na 50%, ale z wyłączeniem dokumentacji. Gmina nigdy nie dofinansowała dokumentacji starostwu powiatowemu. W związku z tym 50% na 50%. Dokumentacja ma być opracowana do 15 września 2018 roku, czyli zadanie do realizacji najwcześniej w 2019 roku. Jeśli chodzi o wykonanie inwestycji takich jak wodociąg, kanalizacja na terenach objętych sołectwem, oczywiście napisane, że w przyszłości planowane jest wykonanie kanalizacji w Miechowicach, Dobiecinie i Popowicach. W Popowicach łącznie z wodociągiem. Tak, odpowiedź proszę. Dobiecin ma wodociąg? Nie ma. Nie, no to napisałem, że łącznie z wodociągiem, nie? Popowice i tak. Miechowice woda jest, do Mieci nie ma, Popowice nie ma, więc odpowiedź była taka, że tak planujemy w przyszłości. A przyszłość, jak się będzie rysować, to jeszcze nie wiem. A jak inne powiaty dokładają się do tych dużych inwestycji, do projektów, to tak? Może by warto było się zastanowić nad wspólnym dofinansowaniem tego programu. Które gminy się dokładają? No bo starosta, były cztery programy, cztery projekty, ja się nie z Błędów, gminy dokładały się. No wiem, ale nie dziwię się, że Błędów chce dokładać i do dokumentacji, bo Błędowie są tak fatalne na terenie gminy, Błędów są tak fatalne drogi, ale zobacz, na przykład Goszczyn w ogóle nawet nie Jasieniec i Goszczyn. Ale ja mówię na przykład, mówię o gminach, które nawet już podeszły od dokładania drogi. Proszę Państwa, no, my też mamy do budowy drogi gminne, w związku z tym, no co ja mam napisać odwrotnie, że prosimy o dofinansowanie wykonania dokumentacji. To koszt do około 120 tysięcy dokumentacji. Nie, chodzi o dokumentację na razie do dokumentacja 120 tysięcy. W całości, tak? Tak, ale mówię o dokumentacji. Czyli ile gmin tam jest udział? Ale to 120 to dotyczy tylko tego projektu. Natomiast inne gminy, no w zależności od różnej sytuacji, na terenie gminy Belsk, gmina Belsk sfinansowała dokumentację przebudowy ronda przy drodze wojewódzkiej. No i starostwo do tej pory nie, tą dokumentację nie wykorzystało, leży ad acta złożona. Gmina dołożyła do drogi nie jednej powiatowej, ale nigdy nie dokładaliśmy do dokumentacji. No, proszę Państwa, musimy gdzieś ograniczyć racjonalność wydawania pieniędzy z budżetu, albo jeśli dołożymy tu, to nie z racji nie no, jeśli mamy robić drogi gminne, to robimy drogi gminne. I tak podstawową pozycją dofinansowania to będzie realizacja drogi, a nie dokumentacja. Więc tutaj niech starosta sobie te środki wygospodaruje. My mamy swoje zadania, oni mają swoje zadania. Tak jest moje zdanie. 50% tej drogi to szacuje tak na szybko, a będzie z półtora albo od ze dwa. Ja mam 4 km z drogi gminnej. Więc to są koszty.
Jeszcze raz. Nie dofinansowaliśmy żadnej dokumentacji. Ale co to jest? Nie, no ja mówię, że jak to możemy 50%, to byśmy mieli właśnie do tej gminnej 4 km. Jakie 4 km? To ile jest kilometr drogi? Jak 120 tysięcy, to 60 tysięcy. Ale to masz 8 kilometrów drogi. I o drodze... O projekcie mówimy, nie o drodze. O realizacji. O projekcie, to nie koszt drogi, to nie koszt projektu. To zawsze ktoś to powie. Już głosować. Kto jest za tym, aby przystąpić do porozumienia z powiatem bez... Na wyrażenie zgody na to. Bez kosztów dokumentacji na wykonanie tej drogi proszę o podniesienie ręki. Bez kosztów dokumentacji, tak. 2, 3, 4. Kto jest przeciwny? 0. Kto się wstrzymał? 2. Następne pismo pana starosty. Załączeniu przesyłam pismo dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1990 roku pomiędzy Wojewodą Radomskim a gminą Mogylnica, projekt uchwały Rady Powiatu Królewskiego oraz projekt nowego porozumienia w sprawie przekazania gminie Mogylnica utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta. Nowo podjęta uchwała Rady Powiatu Królewskiego w sprawie upoważnienia zarządu powiatu do zawarcia nowego porozumienia z gminą Mogylnica zostanie przesłana do wiadomości. Proszę pana burmistrza o podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską Mogylnicy na przejęcie zadań zarządcy dróg powiatowych. Będzie ona podstawą do zawarcia porozumienia zgodnie z artykułem 8 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. No i dalej jest porozumienie treści. Jakie drogi mamy, znaczy jakie ulice mamy powiatowe, to jest Zagańczyka, Mikołajowa, Wrocławska, Zemorska, Równa Droga, Krakowska, Przedmieście. To porozumienie rozszerza w stosunku do tego, co do tej pory istniało, czyli na przykład wykonanie robót interwencyjnych, utrzymania zabezpieczających, czyli dokłada nam kolejne zadanie, natomiast nadal nie zawiera podstawowego punktu, którego pan starosta nie może, że tak powiem, zrozumieć i przybliżyć miasto Mogylnica. Będzie na pewno odsłuchiwał, to nagrania to powiem wprost. Panie starosto, najwyższy czas zejść na poziom mieszkańców gminy Mogylnica i przystąpić do wykonania nowych nawierzchni asfaltowych, co najmniej na ulicy Dziarnowskiej, Zagańczyka i ulicy, znaczy Zagańczyka i Krakowskie Przedmieście. W związku z tym, panie przewodniczący, proponuję, że to porozumienie gmina może zaakceptować pod jednym warunkiem. W punkcie pierwszym będzie inwestycji i utrzymania dróg powiatowych. Dodać słowo i inwestycji, co było w poprzednim porozumieniu z wojewodą, z wszystkimi poprzednimi starostami, za wyjątkiem pana Marka Ścisłowskiego, który po słynnej sprawie z Zatoczką usunął już w kolejnym porozumieniu słowo i inwestycji i w związku z tym nie możemy odtworzyć nawierzchni, bo sam nie realizuje, bo mówi, że nie ma pieniędzy, a ulica Dziarnowska się rozpada, Zagańczyka, jaka jest, to wszyscy widzą. Krakowskie Przedmieście też by wymagało zrobienia chodników i dzięki temu, że pan starosta z uporem maniaka, w przeciwieństwie do poprzednich starostów, krzywdzi Mogylnicę, chociaż jest sam z Mogylnicy, więc proponuję w paragrafie pierwszym dodać utrzymania i inwestycji. To, co było w porozumieniu z wojewodą. Dopóki nie usunięto to w 2016 roku i w konsekwencji 2017. I zamiast te środki wykorzystać na odtworzenie nawierzchni, czyli kwota około 115 tysięcy, no to proszę państwa, zamiatam za te 115 tysięcy i remontuję dziurę. Także proponuję przegłosować z poprawką, że to porozumienie tak, ale warunek taki i inwestycji. To znaczy uchwałę, tak? Tak. Uchwałę, ale w porozumieniu wprowadzimy dopisem i inwestycje. Utrzymania i inwestycji na nawierzchniach dróg, chodników, obiektach inżynieryjnych i tak dalej. Kto jest za tym, aby przegłosować tą ustawę, uchwałę z poprawką pana burmistrza, proszę o podniesienie ręki. 4.
Nie chcecie ulic, to jest przeciwny. Panie Kieszek, przecież taka czeka pan. To jest przeciwny. Ja tego nadal nie rozumiem, co tu chodzi. No chodzi o to, żeby odtworzyć nawierzchnię na ulicy Zagańczyka, panie Kieszek. No ja rozumiem, że odtworzenie ulicy Zagańczyka miejskich, ale te pieniądze, które dostajemy z powiatu, 115 tysięcy. Tak. To są na utrzymanie dróg. Ale brak zapisu i inwestycje powoduje to, co było w poprzednich porozumieniach, skutkuje tym, że ja nie mogę odtworzyć nawierzchni chociażby koło cmentarza. Za te pieniądze? Oczywiście, za te pieniądze. A później za co otrzymamy te ulice powiatowe? Z jakich pieniędzy? No nie pójdzie cała kwota 115 tysięcy, bo pójdzie na to, nie wiem, 80 tysięcy i utrzymam, nie? Część wykorzystujemy osób w ramach robót interwencyjnych, ci, którzy muszą odpracować zamiast pobyt w więzieniu, więc ja to realizuję gratis, co tłumaczyłem na posiedzeniu zarządu. I poprzedni starostowie to przyjmowali i dzięki temu mamy zrobione Armii Krajowej, ulica Wolska, no co bym wyliczał? Fragmenty. Rudna droga koło Marka Szczepańskiego. To z tych pieniędzy zostało zrobione. Przegłosowaliśmy już wprowadzenie. Nie, jeszcze pan Kieszek nie zajął głosu. Znaczy nie brał udziału w głosowaniu, tak? No to na to, że nie brał udziału już. No co będziemy się raz głosować? No nie, głosować. Kto jest za przyjęciem tej uchwały z wprowadzoną poprawką, proszę o podniesienie ręki. Nie, no dobrze. Ja jeszcze raz głosujemy. Tak jest. Jeszcze raz, bo tak. Było wprowadzenie poprawki, a teraz kto jest za wprowadzeniem z poprawki? 2, 3, 5, tak. Kto się wstrzymał? Ja się. Dziękuję. Może zrobimy jakąś ulicę. Przechodzimy do następnego punktu. Znaczy następnego powiatu. Podania. Podania. Pan burmistrz Sławomir Wileński, Urząd Gminy Miasta Mogilnica. Szanowny panie burmistrzu, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie w projekcie planu budżetu na 2017 rok środków na zakup radiowozu oznakowanego w kwocie 35 tysięcy. Prośbę skąd motywuję potrzebę zwiększenia mobilności podległych służb lepszego zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy miasta Mogilnica. Proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby. To było głosowanie. Nie, bo to jest, tu jest pomyłka. Bo ja tam poprawiłem, macie poprawione? Nie. No ja przekreśliłem. Jest. Bo to chodzi o rok 2018, tak? Także no, proszę państwa, do projektu budżetu w przyszłym roku. Znaczy już też nie na 29. Na komisji budżetowej. Znaczy luty. Nie wcześniej. Tak, cały czas mówię, że to nie ma sensu. Już raz był ten temat poruszany i to było głosowanie. Gmina Mogilnica, jak musi wydawać swoje wydatki, jak dostała policja lub dwa samochody, jeszcze trzeci. No bez przesady. Nie, Następne podanie. Przewodniczący Rady Gminy Miasta Mogilnicy. My niżej podpisani mieszkańcy ulicy Przylesie zwracamy się z prośbą o wydzielenie środków finansowych na wykonanie kanalizacji ściekowej. Prośbę skąd motywuję tym, że od lat część ulicy, przy której mieszkamy, nie posiada miejskiej kanalizacji ściekowej, mimo iż w innych odcinkach funkcjonuje od lat. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. I mieszkańcy podpisali. To też trzeba będzie przekazać. No tak, tylko... To trzeba odpisać. Tak, odpisać. Proszę państwa, tu sytuacja jest taka. Nie wpłynęło pismo od mieszkańców Kozietów Nowych, a mieszkańcy Kozietów Nowych robią dokumentację na przebudowę kanalizacji. Pamiętacie spotkanie z panem Packiem? Dobrze? Pamiętam? Więc czekać nas będzie taka sytuacja w roku 2018, że zostanie opracowana przez mieszkańców dokumentacja, przekazana gratis gminie, no i będziemy też musieli to próbować wprowadzić do budżetu. Natomiast no, tutaj mieszkańcy no, wnioskują, takich wniosków może być dużo. Ja, no, tak jak mówię, podrównuję stan zaawansowania. Tutaj są dokumentacją, tam będzie dokumentacja. Będzie trudniej się rozwiązać. Ale drogi, kanalizacje, wodociągi powinny być rozpatrywane w pierwszej kolejności. I ja uważam, że trzeba by się pochylić nad tym wnioskiem i rozpocząć jakieś prace, bo wstyd, XXI wiek mamy, żeby miasto nie było całkowicie skanalizowane.
To jest jak gdyby jeden z ostatnich odcinków, bo całe miasto jest skanalizowane. Nie jest całe. Drobne odcinki, które zostały, to tak jak i drogi na terenie gminy. Są 3-4 gospodarstwa, 2, które nie mają jeszcze nawierzchni asfaltowej i też czekają. Także myślę, że Mugielnica nie jest wstydem, bo 99,9% jest skanalizowane, a ten krótki odcinek, który tam po prostu został. Zakończyła kilometr, nie ma kanalizacji, panie burmistrzu. No bo jest spadek, nie zostało to zrobione za czasów pana Tura z jednego powodu, był spadek. Ale nie w tym kierunku. To nie mów, że 99%. Nie, no ale to jest 99% no, z długości, no co to jest? No ale to malutki kawałek. Ale to tym bardziej, że jeżeli tak mało zostało, to trzeba dokończyć. 21 wiek. Ja jestem za tym, żeby budować drogi, wodociągi, kanalizacje i utrzymywać oświatę. Tylko z pieniędzy z budżetu państwa, nie z budżetu gminy. Jestem za. Proszę Państwa, ja jestem za. Co Pan proponuje, jak odpisać mieszkańcom? W odpowiedzi na to pismo, że zostanie rozpatrzone po wygospodarowaniu środków w budżecie. Ponieważ w tej chwili nie ma takich środków, żeby wygospodarować. Przechodzimy do następnego podania. Dotyczy oświetlenia, czyli to, co Pan Burmistrz mówił, że oświetlenia na razie, także proszę zapisać do momentu do odpowiedzi mieszkańcom. Nie uregulowania stanu prawnego z PGE, dystrybucja nie ma możliwości rozwoju. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kozietuły i Okolic po raz kolejny wnioskuje o utworzenie ogrodzenia terenu szkoły w wyniku przebudowy drogi. Ogrodzenie to zostało usunięte przez drogowców. Środki na otworzenie ogrodzenia otrzymał właściciel terenu, to jest Urząd Gminy. Otworzenie istniejącego przed przebudową ogrodzenia jest niezbędne dla prawidłowej, bezpiecznej funkcjonowania szkoły. W związku z tym wnioskujemy jak wyżej. Czy urząd gmina otrzymała pieniądze na no tak, z tytułu odszkodowania, z tytułu przejęcia gruntów, tak. Natomiast na ten temat już była opinia prawna mecenasa podpisana i skonsultowana z panią skarbnik. W związku z tym, że stowarzyszenie prowadzi całą szkołę, nie ma możliwości. To było chyba na początku waszej kadencji, albo pod koniec poprzedniej. O! No tak. No, czyli była po prostu odpowiedź, proszę Państwa, jest problem natury prawnej. Nie, ale czy na czym ten problem polega? Bo ja nie rozumiem. Na, problem natury prawnej polega na tym, że ustawa o finansach publicznych określa, na co gmina może wydatkować pieniądze. W związku z tym na to zadanie gmina nie może wydatkować pieniędzy. A kto jest właścicielem działki? Właścicielem działki jest gmina, natomiast przekazała w użytkowanie stowarzyszeniu i stowarzyszenie niestety musi to robić w swoim zakresie. No. No nie ma, na ten temat była opinia prawna. Ale gmina środki wzięła z tytułu udostępnienia gruntu i rozebrania poprzedniego ogrodzenia. No gmina utrzymuje szkoły i 7 milionów dolarów tak, do utrzymania. To jest inne zadanie. No to taka sama. Ja uważam, że trzeba było... Tak, się dopiero stanie wypadek, to dopiero będzie gmina założyć. 35 tysięcy. Jak będzie wypadek, to dopiero się 35 tysięcy chyba oni wtedy wnioskowali. Proszę Państwa, proszę zawrzeć, przegłosować i tak pani skarbnik nie podpisze, bo ma opinię prawną, że nie możemy tego wydatkować. Już to przerabialiśmy. Już to przerabialiśmy. Zatwierdzone, wszystko poszło. Już było bliziutko. Przecież byłem sam, zdeklarowałem oczywiście jak najbardziej za. Przechodzimy do następnego podania. Mieszkańcy wsi Miechowice zwracają się z uprzejmą prośbą o wykonanie odcinka nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka o numerze geodezyjnym 441 przy wskazanej drodze. Znajduje się przystanek autobusowy, gdzie gromadzą się jadące do szkoły dzieci z naszej wsi droga. Prowadzi również do dwóch gospodarstw oraz pobliskich sadów. Wiosną w czasie roztapiania się zalegających warstw śniegu oraz w czasie opadów na drodze powstaje błoto utrudniające przejazd. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie. No jest to kawałek do prowadzenia jak najbardziej. To jest tu za sklepem, tak? Tak, za sklepem prosto do pana Bronickiego. Jestem jak najbardziej za, bo to powiem, musi to poczekać podanie, bo w tej chwili nie ma możliwości wygospodarowania tych środków. Mm-hmm. Niedużo odcinek. Wygospodarowanie się będzie rozpatrzone. Drugie podanie też od mieszkańców wsi Miechowice w sprawie. Mieszkańcy zwracają się z uprzejmą prośbą o zakupienie przez Urząd Gminy Miasta Mugielnica drobnego kamienia Turczywa do naprawienia i wyrównania dróg wewnętrznych i dojazdowych na polach.
Proszę Państwa, 200 km dróg dojazdowych do Pól jest, no jeśli będzie taka pola, oczywiście możemy wysypać, ale na to trzeba by przeznaczyć, nie wiem, ze 2 miliony na turcie. Albo robimy jedno, albo robimy drugie, albo robimy nawierzchnie asfaltowe i kanalizację na ulicy Przylesie, albo sypiemy drogi do Pól. Drogi dojazdowe do Pól, te, które są w 80%, może 70%, to są drogi lokalne. Zadaniem utrzymanie dróg lokalnych spoczywa na właścicielach gruntów przyległych, a nie na gminie. W związku z tym to też jest... Równiarka jest zawsze tam... Równiarka pójdzie. Tam jest nie do równiarka. Tam woda wymyła wody dołu. Bubikowice są w dole z góry, woda idą i wymywają tą drogę. To jeżeli zostanie wskazane konkretne miejsce, to tak jak do lasu na Popowice, tak jak, nie wiem, na Dąbrowę, w prawo skręcając, zostają fragmenty, zostaną uzupełnione. Oczywiście, żeby to nie było wymywane. Mieszkańcy we własnym zakresie tam to równali, a to nie daje rady, bo tam woda płynie jak rzeka i... No to konkretne miejsce wskazane jak najbardziej będzie wyrównane, utwardzone, żeby to nie wymywało, żeby nie szorowało. Ale no, ten zapis jest tutaj ogólny, nie? Więc odpowiadając na ogólny, nie ma takiej możliwości. Szczegółowo, jeżeli jest w jakimś miejscu wyrywane, nie ma problemu. Mamy 200 ile? Mówiłem w budżecie. 200 coś tysięcy na drogi, na zakup tłucznia do spółki i tam się wszystkich rzeczy. 244, no, odejmując od tego profilowanie, powiedzmy gdzieś będzie w granicach 10-15 tysięcy, niech będzie 20, no około 200 tysięcy będzie na tłuczek. Więc nie będzie problemu kupić gruby zestaw tłucznia, bo taki trzeba będzie wysypać tam, żeby zatrzymać spływ gruntów. Jestem jak najbardziej za, natomiast no nie cały odcinek. Nie, to tylko chodzi o ten jeden odcinek. Tam jest odcinek 70 metrów. Ale tu nie napisane, który właśnie o to chodzi. Przechodzimy do następnego podania skrytów. Zwracam się z gorącą prośbą o wygospodarowanie środków w budżecie na 2018 rok na położenie powierzchni asfaltowej 300 metrów na drodze gminnej, która jest drogą dojazdową do posesji mieszkańców. Prośbę swą motywuję tym, że bardzo często użytkowana, a tłuczeń, który jest wysypany, jest często wykupywany przez osoby i powstaje mieszkańcowi, co powoduje uszkodzenie pojazdów. Ciągle naprawy i uzupełnianie tłuczeń będzie drogi wiąże się z dużymi kosztami, a i tak nie jest dobrze zrobione z poparaniem mieszkańców Gdzieniecka. Ja nie wiem, który odcinek. Ja też nie wiadomo. Tam jest trzy odcinki do zrobienia na cokolwiek. No właśnie dlatego nie wiem, który odcinek. No to nie właśnie, to nie jest ten, który cały czas tam właśnie Ogieniecka nawraca do niego ten do niej. Nie, tam jest płasko. To już bardziej tutaj by było do tych, to kogo? Są dwa skręty na prawo i jeden skręt na lewo. Nie wiem, kto to trzeba. Na prawo to leci do lasu, a noga to leci na lewo. No ale do lasu tam są też dwa do lasu. Są tak. Że w miarę... Może za sklepem prawo, tam ustawiamy do przystawu. Dokładnie, który odcinek jest miarę rozpadania. I liczba gospodarstwa. Tak, bo to też tam jest. Nie, może tam nie... Nie będzie 300, będzie 90. Nie piszą dokładnie, bo może być jest... Aż udaje tu, jak do każdego razu tak nie. Przechodzimy do następnego punktu. Zarząd Dziecięcy Młodzieżowej Orkiestry Jedynkiej w Dzielnicy zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na warsztaty muzyczne i renowację instrumentów w roku 2018. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Droga Ministra Szacunku, Piotr Nowoczewski. No, takie środki, to prawda nie duże, ale są w budżecie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy, mówię, Kultury. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Następne podanie od pana Stanisława Dudka. Ja Stanisław Dudek, zwracam się z mieszkańcami wsi Bokigostowiec z uprzejmą prośbą o wybudowanie drogi asfaltowej od przejazdu kolejowego w kierunku posiadłości państwa Dudków. Szanowny panie burmistrzu, buduje pan drogi wszędzie, ale na naszej drodze. Zawsze pan zapomina. My również jesteśmy płatnikami podatków, dlatego takie postępowanie jest dla nas bardzo krzywdzące. Liczymy się w 2018 roku, ta droga zostanie wybudowana. Szanowny panie burmistrzu oraz Wysoka Rado, bardzo proszę
o pozytywne rozpatrzenie naszej projektu. Z góry bardzo dziękujemy. Przemysław Dudek z mieszkańcami. Droga jest identyczna, ma dwa gospodarstwa mniej niż droga pana Pietrowskiego, o której żeśmy rozmawiali, więc sytuacja jest analogiczna. Droga jest ślepa, kończąca się na gospodarstwie pana Dudka, brata pana Dudka. Droga jest wysypywana tłuczniem, jest corocznie uzupełniana przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Tłuczeń ma zaletę taką, że daje utwardzenie drogi, natomiast powoduje dołek. Niech pan teraz przejeżdża, jakie tam są doły. Nie, no to ja odmówię. Teraz tiry jeżdżą, tam ujdzie do tego, że tam zostaje marczaka, tam nie da się przyjechać. Nie, tam odcinek akurat jest dobry, bo jest bruk, panie radny. Tak, ale pan brata jest tłuczeń w lewo, tutaj to jest bruk i ten bruk został obok usypany, dlatego że było, że za mało, został podwyższony, żeby przejeżdżając przez tory nie dochodziło do zawieszania samochodów. Osobiście dyrektor gospodarki komunalnej Grubia nawet tam jechał, nie wiem, pół roku temu zostało to zrobione, więc jak gdyby odcinek drogi jest przejezdny, a bruk jest wytrzymały, więc do zjazdu do pana posesji, bo tam ci co jeżdżą, to jeżdżą dalej w zasadzie na kopalnię. Chociaż kopalnia miała wyjazd od strony Wężowca, więc ta droga jest dobra. Natomiast no, zrobienie tej drogi jest identyczne i analogiczne jak do pana Dudka, znaczy do pana Piotrowskiego, tak do pana Dudka, jak i do pani Owinieckiej. To są już te dwa, trzy gospodarstwa, cztery, których jest, pozostaje zawsze proszę. Czy robić kanalizację na ulicy Przylesie, czy robić te odcinki dróg. No, kiedyś te odcinki dróg będą zrobione, tylko proszę Państwa, i Wy, i ja chcemy wszędzie zrobić drogi, wodociągi i kanalizację. Tylko no, musimy mieć jakieś środki. Gdyby tych środków w budżecie było 5 milionów, to byśmy i na ulicę Przylesie zawarli dokumentację i tu, i byśmy zrobili pozostałe zadania. Jeżeli jesteśmy ograniczeni, to musimy, ograniczeni ze względu na zadania, które dokłada państwo kosztem budżetu gminy, no to mając te duże środki, musimy zrealizować te, które mamy rozpoczęte w tej chwili zadania, tak? I przyjęliście również plan zadań, który dzisiaj wam czytałem ze swojego budżetu, o mnie poprosił pan przewodniczący rady, aby zadania rezerwowe na ten rok przyjęte również były uwzględnione. Więc by dopisać do zadań rezerwowych, albo te zadania rezerwowe realizować. I będziemy starali się na przełomie lutego, marca rozdzielić jeszcze ten budżet i zrealizować co na radę z tych zadań. Natomiast no, trudno w tej chwili wyrwać, bo jeśli nawet byśmy z czegoś przesunęli te pieniądze, no powiem, nie wiem jak się obronimy przed krytyką, że robimy do dwóch, trzech gospodarstw drogi. A przecież to by ciągle w kolejne lata, na tamtej zarządzie. Do Kaczora pan zrobił, tam też tę ulicę ślepą. Mówi pan o Brzostowcu? Brzostowcu. No tak, ale to jest pani Janku z Warta Zabudowa. Pan Janek mówi o drodze, jadąc na ślepowolę po prawej stronie przed skrętem na Ługowice. I proszę zobaczyć, tam jest budynek obok. Tak, no można też dojechać do Kościółka, ale nie do Kościółka, tylko jeszcze wcześniej. Ale do Demolina. Demolin tam jest i ci pozostali. Więc tam jest budynek za budynkiem. To jest tak jak fragment no, ulicy w Molinie. Tu natomiast jest kawał drogi. Proporcjonalnie dłuższy do pana brata to jest z 5 razy i dwa budynki. Jakie dwa? Co pan plecie? A jakie dwa na rada? Tak, jest jeden rzeczywiście wcześniej po lewej stronie. Tak. A potem dwa. Trzy. Dwa czy trzy? No, trzy. I jest droga przychodzimy do Brzustowcu. Dobra, no, jak i tak kasy nie mamy teraz na asfalty, no to co tutaj się rozpatrywać? Czyja droga i przechodzimy do następnego punktu. Właściciele działek zwracamy się z prośbą o naprawienie, wyrównanie dwóch dróg. Ale teraz się nie zrobi. Proszę o ciszę. O naprawienie, wyrównanie dwóch dróg prowadzących do naszych pól znajdujących się przy drodze z Mogielnicy w kierunku Nowego Miasta, w kierunku Stegen. Pierwsze to jest droga za ulicą Nowomiejską w prawo i druga poprzecznica pana. Drogi tu są jak zwykle tak złe, że nie można dojechać ciągnikiem, mówiąc samochodem dostawczym, bo grozi uszkodzenie pojazdów. Jesteśmy płatnikami podatku do gminy. Uważamy, że mamy prawo ubiegać się o naprawianie remontu tych dróg. Dlatego gorąco zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie środków na wykonanie tych dróg w budżecie gminy na 2018 rok.
Ta poprzecznica to jest od Miechowic od Radomskiego, ciągnąca potem w górę, przechodząca w poprzek drogę na Dobrowę, przez Stegnę i tak, tak? To jest, tam to jest jedna przeciwko tam co roku chyba równarka jest puszczana, to że teraz wyjątkowo były deszcze mokre. A ta druga to jest następna, chyba chodzi o tą przed zakrętem. Przed którym zakrętem? No bo tą Kapuścińską. Przez Kapuścką tam. A, w prawo, to tam fragment asfaltu jest wywalony taki. Tak. Jak mówili wywalone województwo i zostało no bo tu dwóch nie ma. No to są te dwie drogi. Te dwie, które dochodzą. To trzeba równarkę wysłać i powiedzieć. No tylko tak się zastanawiam, że ta przed kapliczką, gdzie jest właśnie ten kawałek asfaltu wywalony, to potem się jedzie i dojeżdża się do Stegien i do tej poprzecznicy. To jest ta droga. Chyba nie. Ona dochodzi do Stegien do drogi. Nie no słuchajcie, no chodziłem jedna tam. Jedna dochodzi. Dwa lata temu chodziłem tam do Stegien. Ta pierwsza to dochodzi tutaj za Marysią Kaczyńską, co łączy się tam. Dokładnie. Tak. I ona chodzi potem ten asfalt. A ta druga to nie dochodzi do Stegien. Może dochodzić tam do, znaczy, tak, do tej drogi poprzecznicy. Do tej poprzecznicy, bo ona tam schodzi. Nie, bo... I wszystko tutaj... Bo tam jest droga, nie jestem rogiem Jarzębińskich, nie wychodzi? Nie, ona jest dalej. Ona może dochodzić do tej byłej drogi zieleskiej tak zwanej, która była od apteki aż do Dąbrowa, która teraz częściowo jest zaorana, więc znaczy, nie może do tej dochodzić. Ale bo do Stegien nie dochodzi, bo w którym miejscu nie dochodzi. No właśnie dochodzi, tam jest matko, bo na końcu języka mam. Jedna droga dochodzi, to ta poprzednia. Od kapliczki, tam gdzie jest asfalt złożony, co zostało z drogi wojewódzkiej, taki kawałek i żużel wysypany, to tą drogą dwa lata temu szedłem dokładnie. I tą drogą schodzę, przechodzę koło sadu uprawy ekologiczne Zarzyckiego i potem przechodzimy, gdzie kiedyś moje pole było już jak gdyby uregulowane, do tego skrzyżowania. W górę dalej następnie do Tuszkowskich i do ciebie. I ta droga dalej idzie prosto, dochodzi do Rawskiej drogi i Rawską drogą w dół wchodzi do... To pierwsza ta droga idzie. Dobra, przejdę zobaczyć. Jedna albo druga, że jedna w drugą wpada. Chyba że się łączą, że ona idzie tak. Ona się łączy, bo na tę drogę ze Stegien na Dąbrowę jedna drogą. I ona w okolicach transformatora dochodzi. Następne podanie Gracjanowa odnośnie brakującego oświetlenia, to też zostawiamy. I następne podanie jest Stomczyc, zwracam się z prośbą o wykonanie namierzchni asfaltowej na drogach Tomczyce Ślepowola oraz Tomczyce Brostowiec. Z góry dziękuję za pozytywny sołtys Aleksandra. No to jest odcinek przez, zjeżdża się w Tomczycach w prawo, jedzie namierzchnią brostowo-asfaltową, pod kątem prostym skręca w lewo, jedzie się, kończy się droga, jak się kończy kolonia Tomczyce i potem jest kawałek tam 2-3 gospodarstwa, są, przejeżdża się przez ruch, wyjeżdża się w Ślepowoli. No powiem, że jest to droga ważna do zrobienia. Przydałoby się. Problematyczny kawałek, to tam ktoś nie daje wyciąć szlaków, to ten kawałek? No tak jak pan Dudek wymienił, koło pana Zawadzkiego jest problem, natomiast pan Kieszek mówi o Debolin na wprost. Tak, to jest z innego odcinka. Tam jest. Ale ta kolonia Tomczyce jest ważna, dlatego że to jest spory skrót, jeździ tam busik nasz mały dowożący dzieci. No, w priorytecie dróg uważam, że to jest ważne. Tu jak jedziesz, i tam na te kolonie. No. Tam do kolonii Tomeczki chodzi tam Zawadzkie takie, no to ta droga, ten słupek stoją w środku drogi, co to telewizja zniszczała. To ten kawałek, a drugie to teraz ostatnio, co geodeter wypędził to malinie tą bić. W lutym roku marcu, jak będziemy rozpatrywać, jak będą dodatkowe środki, to będziemy brali pod uwagę tą jedną z tych dróg, która ważna jest na dojazd. Przechodzimy do następnego punktu, to jest Rada
rodziców przy szkole podstawowej w Czostowcu, rodzice uczniów uczęszczających do zespołu publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola w Czostowcu zwracają się z prośbą o zorganizowanie zajęć świetlicowych w naszej szkole. Zdecydowana większość rodziców pracuje zawodowo i ma problem z zapewnieniem opieki dzieciom w godzinach popołudniowych. Zajęcia świetlicowe zapewniłyby bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę naszym dzieciom. Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Subwencja oświatowa. To jest zadanie oświatowe. Można odpłatnie zorganizować się. Ja powiedziałem, bo rodzice byli chyba dwie, trzy osoby u mnie były i powiedziałem, oczywiście jestem jak najbardziej za, gmina przeznaczy pomieszczenie, nawet doposaży, natomiast Państwo powinniście się zająć zorganizowaniem zajęć, pozyskaniem środków i znalezieniem nauczyciela, który by to prowadził, jesteśmy jak najbardziej za. Natomiast no, na subwencji oświatowej, która jest za mała, prawie drugie tyle dokładamy do utrzymania oświaty, no nie wygospodarujemy, bo po prostu nie ma z czego tego wygospodarować. Także warunki możemy stworzyć, natomiast no, nie ma możliwości, żeby no, dołożyć kolejne pieniądze do utrzymania do oświaty. Mamy za zadanie utrzymać albo etaty nauczycieli, albo no, tworzyć to. Minimalnej ilości, która obecnie jest. Oświetlenie mamy. Tak, to pójdzie za Boże. Ten odcinek, który ma być w tej chwili na wierzchnia spadł. Tak. Następne podanie. Nie, to wcześniej już odkłada Lewandowskiego i to przyszło. No, są odstrzymania. Następne podanie jest w miejscowości Cegielnia. Dwa jadąc do Nowego Miasta po prawej stronie. To jest droga od firmy byłej Jareksji. Biegnie z lasu aż do gospodarstw. Bo tu pierwsza droga to jest... Na gacie tak zwane. Tak. Ale ta droga pierwsza też nie jest asfaltowa. Asfaltowa. Tak, do końca. Czyli tam to jest... Potem jest, jedzie się, kończy się asfalt na przykład tam jest, jadu do Jareksji. Tam jest, się jedzie przez pola, jest droga tłuczniowa utrzymywana. Tak, las to jest. Mamy do tłuczeń na samym końcu się rozpadł. To są dwa miejsca nad lasem. Tam dojeżdża śmieciarka i zabraca. Jak na łąk jedziesz prosto, to na lewo. Ja wiem, gdzie wiesz. Bo mnie nie jest kilku, gdzie to odbyli. Mogę parę. Czyli w tym. Czyli przychodzimy do... Na każde zgłoszenie jest wysyłany Zakład Gospodarki Komunalnej do dostosowywania i do remontu. Czyli ta droga to jest w dalszej kolejności, bo tam będzie... Do utrzymania. Utrzymanie tylko stuczniowe. I wśród mamy następne podanie o dodatkowe oświetlenie, to też odkładamy. Przechodzimy do następnego punktu 5. Sprawy różne. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Pismo z urzędu marszałka. To ja czytałem, że polityka, to nie będziemy się polityką zajmować. Tutaj na posiedzeniu radnych prawda. Jeżeli nie ma więcej spraw różnych, także dziękuję Państwu za to. Zamykam posiedzenie. Kto by tak chciał? Myślałem, że ktoś z nerwów tak. Stół. Stół. Stół.